Państwo zobaczą, miało być kolorowo, a jest w Polsce szaro cały czas. Proszę Państwa, otóż cygano, że do dziadogady katolickie, Polacy, katolicy Polacy, do mszalny chodzonej tacy papieskiej, rzymsko-łacińskiej, Matki Boskiej, ostrodamskiej, swej częstochowskiej, powinni wiedzieć, że już, proszę Państwa, pojutrze jest święto zmarłych. Oczywiście, że świadkowie Jehowy mordami nie kręcą, świadkowie Jehowy ani mormoni żadnych tych świąt zmarłych obchodzić nie będą. Tutaj natomiast, proszę Państwa, pan metrem, jak to Anitka szybko zrozumiała w Instytucie Cervantesa, że o patel nie chodzi. Proszę Państwa, jakaś dziewczyna szła już wcześniej, 2,5 godziny temu i powiedziała, no tak, bogacza udaje, a to zresztą nie jeden w Warszawie, a rachunku na czas nigdy pieniędzy nie zapłaci. Także proszę Państwa, no cóż, cała ta katolicka Warszawa jest taka, a durne to wszystko. Tutaj mamy kinotekę, mamy Pałac Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa. No cóż, jesteśmy w katolickiej Polsce, a także tu nie ma Amerykanów, są Polacy, Polacy, Polacy. Wciąż przy alejach, proszę Państwa, Pałac Kultury Stalina i Lenina i nasza kinoteka. Także proszę Państwa, Polacy, Polacy, cały czas Polacy. Polacy, Polacy, cały czas na centrum katolickiej Polski. A to co? Także Polacy, 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 Państwo zobaczą. Cały czas Polacy z kotem, także wiesz, aż musiałam piarnąć. A i teraz tak, proszę Państwa, Elka Wiercielka, zapraszamy, proszę Państwa, na youtube.com, proszę Państwa, Elka Wiercielka, Cingerella i Elhof Art na Facebooku. A ten Pałac Kultury Stalina i Lenina to jest już kultowy i 60-latek już jest. No za sekundę będzie miał, proszę Państwa, 60 lat. No tutaj jest ta cała katolicka Warszawa, są to Polacy, Polacy, Polacy. Także proszę Państwa, no nie ma mormonów z USA, ewangelików, ani książąt i to nie jest Big Ben. Pałac Kultury Stalina i Lenina jest tak wielki, jest tak ogromny, bo przecież to jest pomnik komunistycznego Stalina, który w katolickiej Polsce a zrobił tutaj pomnik i jeszcze on jest teraz jako muzeum, jako zabytek, żeby nikt tego nie mógł rozebrać. Patrzymy się na Maria, proszę Państwa, przepiękne światła. Nasza kamera jest artystyczna, jak Państwo widzą. Jesteśmy jakby w takim lesie, zamiast zielonym to, bo tutaj nie jest Podlasie, tylko w takim lesie czerwonym katolickiej Polski, a na Mazowszu w centrum, proszę Państwa. I Pałac Kultury Stalina i Lenina dopiero po 21 będzie całkowicie, proszę Państwa, kolorowy. No teraz już nam to jest niepotrzebne. Proszę Państwa, codziennie będziemy tutaj przychodzili, zresztą to robimy, żeby pokazać, jak bardzo nisko ten świat katolicki Ojca Ryzyka spadł, no bo oni chcieli, żeby po prostu, no przepraszam bardzo, chcieli dominować. No nie ma nic na własność, na wieczność. I żydostwo też, żydowski ląd, żydowski kraj nie jest na wieczność, bo przecież Abrahamowi Bóg obiecał to ze względu, proszę Państwa, na jakąś wiarę. A nie, żeby tak, żeby aby, kinotek. Także tak hotel Marriott wygląda, tak tutaj, proszę Państwa, od strony kinoteki, lewica i prawica Pałacu Kultury Stalina i Lenina na Mazowszu Polaczków. Także Polska, Polska, Polacy, Polacy mają teraz święta, proszę Państwa, 1 listopada, to już jest pojutrze 2013 roku. W katolickiej Polsce na Mazowszu, gdzie nie ma prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani badaczy, trzymaj Biblię, ale trzeba ją najpierw sobie kupić. Choinka rysiowa, już tam tak była jedna, a tu mamy dwie nawet, proszę Państwa, w kinotece, przecież jesteśmy, proszę Państwa, przed wejściem do kinoteki. Jeszcze po prawicy mamy ten Marriott Hotel z Casino Marriott Hotel i z tą taką dziadóweczką, którą Państwo możecie w środku filmu zobaczyć, w środku filmu, że nie wpuszczono Marty Dogos do Casino Marriott Hotel, Bogu winnej kobiety, która no już jako psychiczną to ją matka. Matka się nie opiekuje, matka się nie opiekuje. Mieszka pod lotniskiem. No też stary dziad stoi katolicki, siwy i czeka, proszę Państwa, bo ten cieć, kiedy oni już wszyscy powychodzą z tego, z tej kinoteki, proszę Państwa, no bo po prostu trzeba kiedyś tę kinotekę zamknąć.
Także ci Polacy, ta katoliczka i ci katolicy mówią tak, idziemy do metra, idziemy do metra. I dzisiaj, proszę Państwa, 30 października 2013 roku, tam przy metrze, tam gdzie teraz może Janita jest, tam gdzie jest, proszę Państwa, rozdawanie zupy, no to szła kobieta i powiedziała tak, o tak bogacza udaje, a nigdy rachunków na czas nie płaci. Państwo zobaczą Kinoteka, ale przede wszystkim Pałac Kultury Stalina i Lenina. I teraz Państwo zobaczą, jak Polska, to nie jest oszczędzanie, tylko to z głupoty wynika, że ten Pałac Kultury nie jest czerwono-zielono-bury, tylko taki szary, szary. Katolicka Polska, a Polacy, do metra. A pod tym metrem dzisiaj, proszę Państwa, była taka kobieta i mówi tak, och, słuchaj, bogacza udaje. Ja mówię, no dzisiaj to, proszę Państwa, bogacz z bogaczem jest jako nędzarz z nędzarzem. Jak wczoraj na krakowskim przedmieściu byli, proszę Państwa, dwa Michały, jeden duży, drugi mały. Żebracy do tacy. Jeden ministrant, drugi ministrant i oni żebrzą, proszę Państwa, na te tace, ile wlezie. No, dwa Michały, jeden duży, drugi mały. Jeszcze raz Państwo widzą cokół, górę Pałacu Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa, katolicka Polska, a dokładnie, Polacy, tak się bawi katolicka Polska, a Warszawa. Przecież można wziąć rodzinę i pochodzić dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina, poopowiadać historię już prawie 60 lat tegoż pałacu, jako tego pomnika komunizmu, o którym Macierewicz codziennie w Radiu Maria mówi, że to jest skandal, żeby tu w Polsce, a katolickiej Polsce, a przecież nie w Anglii, Ameryce, Białystok, przecież nie w Anglii, przecież nie w Niemczech, żeby tu w Polsce katolickiej, a taki posąg komunizmu stał. Kinoteka, proszę Państwa, to nie jest dobre kino, bo jakoś tak ja nigdy nie wspominam mile kinoteki, takie byle co. Ciasne sale i stare, proszę Państwa. Oni tu powinni, jeżeli chodzi o Pałac Kultury, Stalina i Lenina chodzi, powinni tutaj, proszę Państwa, witać chlebem i solą, mało, szamponami. Powinno coś tu się takiego dziać, że może Anita by tutaj została ściągnięta, a jednak tutaj Anity nie ma, bo ona teraz coraz rzadziej tu jest, bo ta Warszawa jest coraz mniej gościnna, no i dla tej Anitki, no niestety, proszę Państwa. I powiedzieli o tej Anicie, że ona chodzi i buntuje wszystkich ludzi i wykłóca i różne głupoty opowiada, że jakiś film. No to, że o złodziejce, to jest o niej film nakręcony, że salaterkę z sałatką wkłada do siatki, jedną drugą salaterkę z naczyniami do siatki i to w domu gromadzi. Także proszę sprawdzić.